lampkę przygaszoną, nie wiem, może to była taka słaba, 40. Nie gasiłem tej lampki dlatego właśnie z powodu, że się bałem tych całych zjawisk. No i właśnie pewnej nocy się położyłem i wstałem taki jakby zaspany. Takie miałem zamazanie, o, że tak powiem. No i skierowałem się w stronę drzwi, otwieram te drzwi, ale jeszcze nie wiedziałem, że to było wyjście. Nic, bo się rozglądam dookoła i wszystko się zgadza tak, jak powinno być. Czyli tak się pan czuł, jakby pan fizycznie wstał z tego łóżka, tak? Tak, tak, dokładnie, dlatego że jeszcze pamiętam, że ja się rozejrzałem, spojrzałem się za siebie, tam widzę, że moja dziewczyna śpi, przykryta jest kołdrą, cały pokój jest na czerwono, tam była szafa i wszystkie przedmioty leżały na swoim miejscu. W ogóle nie odróżniałem tego świata rzeczywistego, materialnego od tego niematerialnego. No wszystko było identyczne, jednakowe. No, z taką różnicą, że właśnie drzwi sobie otworzyłem i bo nie wiem, może chciałem po prostu iść się załatwić do toalety, toalety miałem schodami do góry, otwieram moje drzwi białe, pamiętam, że one były drzwi, chwytam za tą klamkę, otwieram je, no i przed drzwiami stanął przede mną taki potwór. Ten potwór, on był taki biały, taki cały pofałdowany, taki, wie pan co, on wyglądał tak jak takie są, nie wiem, to są dżownice, czy no takie dżownice w drzewach. Wie pan jakie, może? Takie wielkie, teraz, białe. Przyszedł mi teraz na myśl taka istotka w logo z Michelin. No coś takiego podobnego, coś, tylko że ten był bardzo okropny, obrzydliwy był i on mnie przestraszył. Byłem tak przelękniony, przestraszony, że drzwi zamknąłem, ale z takim impetem i szybko pobiegłem ze strachu pobiegłem do łóżka i przykryłem się kołdrą. No i w tym momencie moja dziewczyna się obudziła, bo ona widziała to, co się dzieje ze mną, tylko ona nie widziała, że ja wracam, tylko ona widziała w chwili, że ja leżę w tym łóżku i tymi oczami, gałkami ocznymi tak ruszałem, kręciły mi się strasznie i ona zaczęła mnie wybudzać i do mnie mówi, co ci się stało, wybudź się. No i ona wybudziła mnie i jej opowiedziałem, że przed chwilą wydostałem się, drzwi otworzyłem i spotkałem tego potwora. No, to było takie bardzo, bardzo niemiłe przeżycie. Takie, nie wiem, chyba pierwsze takie bardzo, bardzo niemiłe, no takie koszmarne, taki koszmar to był. Coś kojarzę, że chyba też podobna istota występuje, zdaje się, w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Nie pamiętam jak to, nie kojarzę kompletnie jak się ona nazywa, ale też taka galaretowata, też jakby taka dżdżownica, tylko troszkę taka grubsza, niższa. Wie pan co, ja powiem panu szczerze, że ja nawet byłem tak zaciekawiony, że zacząłem, bo ja pamiętam, że ja też grałem sobie tam z braćmi w gry i to była Silent Hill. Nie wiem, czy pan się orientuje na PlayStation 2 czy 3 i to była trzecia część. I tam właśnie w metro była taka postać, taki potwór. I to bardzo mocno mi przypominało tego potwora, którego ja zobaczyłem. Spróbuję odszukać to, bo grę kojarzę, ale nie miałem sposobności w to grać, a bardziej gustuję w takich produkcjach typu GTA i podobnych. Chyba widzę. Ciekawe. No, tak więc te zdarzenie właśnie tutaj mi się wydarzyło pod jednym adresem, w którym mieszkałem i później my się przeprowadziliśmy następnie z moją dziewczyną pod inny adres. I tam miałem później też kolejne zdarzenie. Miałem coś takiego, że leżę sobie w łóżku i po prostu wstałem i wyszedłem sobie do kuchni. Idę sobie schodami i też widzę wszystko, schody, wszystko jest dosłownie na swoim miejscu, że też nic nie zauważyłem, żeby było coś innego. No i wie pan co, i miałem takie duże lustro na ścianie, takie podłużne, i ja się zacząłem przyglądać w to lustro, bo zauważyłem, że na nodze, na ucie, z tyłu mam śniaka, ale takiego dużego, takiego wzdłuż, taką długą krechę dosłownie. I tak się przyglądałem w tym lustrze
No a następnie, jak już wróciłem z powrotem innymi schodami, pamiętam, że zaparłem się o tą barierkę, bo tu taką balustradę miałem i się tam trzymałem o nią. No i zacząłem iść z powrotem do łóżka, położyłem się i tylko zaraz po przebudzeniu zacząłem sobie myśleć, kurczę, przecież ja byłem niedawno na dole i widziałem w lustrze, że ja mam siniaka na nodze, ale ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że mam tego siniaka, bo ja nawet nie patrzyłem na niego, wcześniej nie dostrzegłem i z ciekawości zacząłem, spojrzałem po prostu na moją nogę, patrzę, o kurczę, rzeczywiście mam tego siniaka. Więc chodzi o to, że wychodząc z ciała, można w lustrze dostrzec to, co się ma na ciele. Bo to ciało, ciało astralne stanowi jak odbicie chyba ciała fizycznego, z tego co kojarzę. I dlatego można dostrzec. Pan czuł, jakby pan wychodził fizycznie, tak? Tak, dokładnie. A, i jeszcze coś takiego zauważyłem. Za każdym razem, jak wychodziłem z tego ciała, bo tak można to powiedzieć, bo to jest te OB, zawsze tak, nie wiem, widziałem wyładowania takie jakby elektryczne w powietrzu. Są takie, nie wiem, no, dziwny obraz jest taki, nie wiem. Ja, mi się wydaje, że to są jakby wyładowania elektryczne, które dosłownie są w powietrzu. No, i za każdym razem coś takiego widziałem. Osoby wychodzące z ciała też często donoszą o takim jakby objawie wychodzenia z ciała w postaci na przykład odczucia, jakby powietrze było jakby jakoś wypełnione prądem elektrycznym. Czy coś takiego. Tak, dokładnie. Niektórym wyjściom też towarzyszą na przykład trzaski charakterystyczne dla właśnie zjawisk elektrycznych. Tutaj też miałem takiego słuchacza, który właśnie zgłosił kiedyś takie zdarzenie, że usłyszał trzask i jakby nie pamiętam już co tam było i przesłałem w ogóle opis tego zdarzenia badaczom tutaj współpracującym z Radiem Paranormalium i jeden z ufologów, Arkadiusz Kocik, nie wiem czy pan kojarzy takie nazwisko, odpisał właśnie, że to jest to nic związanego z UFO, tylko po prostu klasyczne OB. A jeszcze takie coś panu powiem. Wie pan, jak udawało mi się właśnie, bo teraz tak będę na to mówił, że jak wychodziłem właśnie z tego ciała, bo miałem coś takiego, że nie zawsze miałem tak, że wstanę z łóżka i oderwę się od swojego ciała. Nie. Bywało, że otwieram oczy, a ja jestem już obok łóżka i widzę siebie leżącego. To na ścianie miałem taki włącznik do światła. Włącznik, wyłącznik. I wie pan co? Próbowałem go włączyć, normalnie próbowałem dłonią go włączyć, kurczę, no nie idzie, no za cholerę, no kurczę, tak jakby dłoń przenikała tak przez ten włącznik. Tak. Dokładnie, bo już takie coś próbowałem zrobić, nie wiem, z dwa razy. No to muszę panu powiedzieć, że miałem coś podobnego kiedyś. Wydawało mi się, właściwie szedłem sobie do toalety w nocy i jakoś tak odbijałem się od tej podłogi, ale nie zrobiło to na mnie jakiegoś większego wrażenia, a dopiero się zorientowałem, że coś jest nie tak, jak próbowałem właśnie drzwi otworzyć. Ta dłoń mi przechodziła przez drzwi, za cholerę nie dało się tej klamki po prostu jakby złapać i po chwili się zorientowałem, że przeszedłem przez te drzwi, nie otwierając ich.
Rozumiem. A widzi pan, a tutaj wróćmy troszeczkę wcześniej do tego mojego zdarzenia właśnie z tym potworem. Tam udało mi się, tylko ja nie wiem, jak to by było, gdyby ktoś rzeczywiście się obudził i patrzył na to, czy udało mi się otworzyć te drzwi, czy też nie. Bo jak ja wstałem z tego łóżka, to jakbym fizycznie złapał za tą klamkę i otworzył te drzwi, co mi stanął ten potwór i gwałtownie zamknąłem je. No być może to nie było OB, tylko coś w rodzaju świadomego śnienia, świadomego snu, świadomego, ale niekontrolowanego. Że mógł pan te drzwi jakby otworzyć, te drzwi we śnie się otwarły, ale tam za tymi drzwiami zmaterializowały się na przykład jakieś pana lęki ukryte, o których pan jakby świadomie nie jest, z których pan świadomie jakby nie zdaje sobie sprawy. I po prostu w takiej formie te lęki się zmaterializowały i to poskutkowało właśnie takim przerażeniem. Aha, rozumiem. Mogę tutaj kontynuować dalej, tak? Tak, oczywiście. Pamiętam też takie zdarzenie, że położyłem się do łóżka z moją byłą żoną kiedyś tam, nie wiem, to był rok 2016, 17, coś takiego. No i wybudził mnie taki zapach, taki spalenizny. Wstałem z łóżka, to znaczy wstałem siedząc na łóżku po prostu. No i zacząłem przyglądać się moim dłoniom i zauważyłem, że one są takie nietypowe, że one mają takie jakby obwódki. Wie pan, o co chodzi? Jak jest dłoń, palce wszystkie, to są obwódki. I zdałem sobie sprawę, bo już w tamtym czasie wiedziałem, że ja już zacząłem wychodzić, bo trochę tam czytałem o tym, nawet i książki kupowałem. No i tak się przyglądałem właśnie mojej jednej dłoni i drugiej i tak właśnie dostrzegłem, że są takie obwódki. Taki kolor, nie wiem, no taki jaś, znaczy obwódki były szare, ale moje dłonie były takiego koloru, nie wiem, no takiego bardzo jasnego, nie wiem, błękit, czy taki kolor siwy, ale przejrzysty oczywiście. No i drugą ręką zacząłem szturać moją byłą żonę. No i ona się wybudziła. Wstała tak samo i ja patrzę na nią i ona mi przypomina normalnie ducha. No, normalnie ducha. I kurczę, do niej mówię, czujesz ten zapach? Czujesz? Przecież jest jakiś zapach spalenizny, bo się przestraszyłem, że może kable się palą czy coś. No i ja do niej mówię, tylko że to było... Ja nie mówiłem do niej słownie, tylko jakoś tak się niewerbalnie, tak telepatycznie, jakbym jej dosłownie umysłem przekazał tą wiadomość, idź zobacz coś, co tak śmierdzi. I ona wstała z tego łóżka i poszła, skierowała się do drzwi i ja ją widzę całą jak ducha. Też takie obwódki po całym ciele. I ona tam zeszła na dół. No i ja głowę pochyliłem na lewą stronę, bo po lewej stronie na podłodze miałem kable i zacząłem tak patrzeć na te kable, czy mi się tam nic nie śmierdzi, no ale no nic takiego nie dostrzegłem, a ona tam dłuższy czas nie przychodziła do tego pokoju, no i jakoś tak, nie wiem, straciłem tą świadomość i zasnąłem, o. Coś takiego. I na drugi dzień pamiętam, że jak się obudziłem, to ją zapytałem, czy ty pamiętasz, że coś takiego, bo jej opowiedziałem, co się wydarzyło, że ona wstała, że ona poszła do kuchni na dół zobaczyć. Powiedziała mi, że niestety w ogóle nie pamięta tego. Nic nie pamiętała. No tutaj zwrócił na moją uwagę ten właśnie kolor, ten błękit. To taki kolor uważany za niematerialny, taką kojarzony z taką barwą jakby duchową, kontemplacyjną. To jest taki symbol wieczności, nieskończoności. Błękit ma tutaj ciekawą taką symbolikę. Mam takie pytanie odnośnie żony tak? byłej. Czy ona interesowała się jakimiś tematami paranormalnymi? Nie, bo nie. Skoro odczuwała tak? jakieś energie od pana dochodzące, to może była ekstrasenską tak zwaną, jak to się mówi. O, nawet nie wiedziałem, że tak się określa. Nie, nie, ona się nie interesowała. Ona nawet mi mówiła, że ona się takich rzeczy się boi. Bo z tego co pan opowiada, to tutaj można wysunąć taki wniosek, że jakby te zdarzenia chodzą za panem, tak? Te wszystkie zjawiska. Czy próbował pan może nawiązać jakiś kontakt, nie wiem, z egzorcystami, badaczami zjawisk paranormalnych, może osobami pracującymi z energiami?
Nie, ja tak pierwszy raz się tutaj do pana, do państwa tutaj zgłaszam, bo sobie pomyślałem, a kurczę, tyle, tak długo już słucham tego Radia Paranormalium, że no fajnie po prostu tutaj z kimś porozmawiać, ktoś, kto ma też wiedzę na ten temat. Czyli tak jakby pan poszukuje bardziej informacji na własną rękę, bez tam sięgania po pomoc, że tak powiem, z zewnątrz. Tak, bo wie pan, jak to jest. Jeżeli takie zjawisko występowało u mnie wiele, wiele lat, więc na początku ja to nawet nie myślałem o tym, żeby dosięgnąć jakichkolwiek informacji, co to jest. Tym bardziej, że ja jeszcze byłem mały, nastolatkiem, to ja w ogóle miałem całkowicie inne zainteresowania, co innego mnie interesowało, więc na początku uważałem, że to musi być takie, no jest, bo jest i trzeba żyć z tym. Dopiero później, jak już właśnie wyjechałem za granicę, to zacząłem się bardziej interesować, bo to zjawisko dalej tam występowało i stwierdziłem, nie, no muszę coś, kurczę, z tym zrobić i jakoś zasięgnąć tych informacji, co to jest tak naprawdę. I zacząłem kupować te książki tutaj tego Roberta Monroe. Czy też tego Moena i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nawet Darka Sugiera. Znaczy Darka Sugiera to akurat tam kiedyś przeczytałem jego książkę, którą sobie ściągnąłem. Ja chyba Miłość i Wolność poza ciałem, jeżeli dokładnie, dobrze pamiętam. Tak. Fajna, ciekawa książka. Ciekawe lektury, ale autor dosyć kontrowersyjny ze względu na to swoje takie zachowanie względem na forach chociażby dyskusyjnych. Mm-hmm. Dosyć wulgarny człowiek, ale też swoje przeżył, jeżeli chodzi o te różne paranormalia. Można też odnieść takie wrażenie, że jakby pan jest bardziej podatny na przeżywanie tego typu rzeczy. Byłem, bo w tym momencie one odeszły. One odeszły jakoś, no nie wiem, no jakiś czas temu, 2 lata temu. Chociaż one teraz nie zdarzają się tak często jak kiedyś, tylko bardziej sporadycznie, ale zdarzają się. Coś tam jeszcze występuje, ale nie tak systematycznie jak wcześniej. Rozumiem, że nie robił pan jakichś badań pod kątem, nie wiem, zaburzeń jakiejś pracy mózgu, tak jak to robił Robert Monroe na początku swoich przeżyć, swoich doświadczeń, swojej drogi sobie. Nie. Czyli nie podejrzewa pan tutaj jakiś, że może to być, te różne przeżycia mogą być spowodowane na przykład jakimś, nie wiem, urazem czy czymś? Nie. Ja w ogóle tych takich historii mam dużo więcej. Tutaj tylko kilka wymieniłem. Na przykład też miałem coś takiego, że to było za dnia. Położyłem się do łóżka i taką miałem brązową poduszkę koło siebie, a druga poduszka, na której spałem. No i zapamiętałem, że moja poduszka jest brązowa. No i obudziłem się. Rozglądam się, patrzę, wszystko jest okej, ale nie do końca, bo widzę, że poduszka jest cała niebieska i takie jakby miała gwiazdki złote. I sobie myślę, o nie, ja się jeszcze nie wybudziłem. I zamykam oczy, otwieram oczy ponownie, patrzę, no już się wybudziłem, bo widzę, że poduszka jest brązowa, tak jak powinna być. No, można powiedzieć taki troszeczkę nietypowy sen się panu przydarzył. Ja pamiętam z dzieciństwa kiedyś coś takiego, że śniło mi się, że siedzę w sypialni u rodziców, zamykam na chwilę oczy i jak otwieram oczy, to ta sypialnia zmienia całkowicie wygląd. Aha.
Także tutaj tego akurat zdarzenia bym jakoś nie łączył specjalnie to z jakimiś paranormaliami. Po prostu coś wyobraźnia podpowiedziała i się zmaterializowało. Aha, rozumiem. Sposób. No, a jeszcze miałem taką dość fajną przygodę. Już tutaj nie będę mówił, że leżę w łóżku, bo wiadomo, że za każdym razem jak kładłem się, to miałem takie zjawiska, wybudzam się i nagle ja jestem w ogóle na innym osiedlu, oczywiście na którym kiedyś wcześniej mieszkałem, parę lat wcześniej. Wybudziłem się i się też rozglądam i też widzę te wyładowania elektryczne w powietrzu i są ze mną dwie osoby, kobiety, które oczywiście nie mogłem zobaczyć ich twarzy, bo one widziały, że ja jestem z nimi, bo my szliśmy do pewnego budynku, ale to zaraz. No i tak, jak się wybudziłem, tylko że to było coś takiego, że jak otworzyłem oczy, to wstałem, dosłownie na chodniku wylądowałem, na osiedlu, na którym kiedyś mieszkałem. I tak, idę sobie